Joanno, czym jest dla Ciebie sukces? No i jaka jest w ogóle Twoja definicja sukcesu? Wiesz co, sukces to jest być spełnioną, być szczęśliwą, bo ja właśnie już mówiłam, wiesz, przed chwilą opowiadałam komuś, że usłyszałam ostatnio taką teorię, że życie nie musi być przyjemne, ale musi mieć sens i cel. No to ja jestem przeciwna takiej teorii. Moja teoria jest inna, że w życiu musi istnieć radość, musi być szczęście. Oczywiście mogą być głupie przyjemności i chwilowe, ale radość to już jest coś znacznie więcej. Radość to jest na przykład bliscy, to jest przyjaźń, to są bliskie relacje, to jest troska, czułość, miłość. I teraz wyobraź sobie, że okej, masz sens i cel, masz jakąś misję w życiu, ale przepraszam, gdzie jest szczęście? Przecież szczęście to jest zdrowie nasze. Szczęście to jest właśnie ta bliskość i bycie dobrym dla innych. W związku z tym, bo kiedy nie jesteś szczęśliwa, no to umówmy się, to naprawdę bardzo ciężko jest naprawiać świat na lepszy i bardzo ciężko jest walczyć się z kryzysami, które niewątpliwie nas dotykają od lat, szczególnie ostatnich kilku. W związku z tym ja zdecydowanie uważam, że to jest dopiero sukces, wiesz? I kiedy, od kiedy mamy erę nowych kobiet i jeżdżę po całej Polsce od prawie 6 lat, spotykam się z tysiącami kobiet, no bo w sumie jest nas ponad 800 tysięcy. I kiedy słyszę ich historie, to one mnie najwięcej uczą, wiesz, że nie ma czegoś takiego, że w Excelu życia sobie odklikasz, dobra, mam mieszkanie, mam samochód, mam coś tam, mam dach nad głową, wystarcza mi do pierwszego i tak dalej, i odklikasz sobie ileś tam celów, które chciałaś osiągnąć. To dopiero wtedy, jak podsumujesz to wszystko razem, to, że jesteś szczęśliwa i jesteś na dobrej drodze i czujesz się w swoim życiu bezpiecznie, to jest sukces. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, co prawda ty mówisz zupełnie inaczej, że one szczęście dają, ale patrząc na różne osoby też widzimy, że jeżeli mamy te pieniądze, mamy pozycję, to jednak nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. Czy ty miałaś w swoim życiu na przykład taki moment, kiedy miałaś wszystkiego dość, kiedy po prostu pomimo swoich dokonań, swojej pozycji jednak nie czułaś się szczęśliwa? Ale oczywiście, słuchaj, ja jestem ofiarą przemocy własnej, Karolina, bardzo często. I ja, wiesz, rozpoczynam jakieś różne rzeczy, zgadzam się na pewne sytuacje, podpisuję się pod czymś, a potem nagle się okazuje, że wow, właśnie ta doba ma tylko 24 godziny. I okazuje się, że wiesz, jedno goni drugie i chcę być i tu, i tam, i tak zwany, wiesz co, faktor FOMO, czyli fear of missing out, włącza mi się, bo ja chcę być wszędzie. I wtedy okazuje się, że już pewnego momentu jestem już tak zmęczona, że przestaje mnie to cieszyć. I sobie myślę właściwie, no to po co ja to robię, jeżeli jestem już tak wycieńczona i tak wdrenowana, że nie mam na to wszystko siły. Więc absolutnie są takie momenty i wtedy mówię stop, muszę chociaż dzień albo dwa odpocząć, żeby nie być tak bardzo przebodźcowaną. Więc i różne sytuacje w życiu, wiesz, przydarzały mi się niejednokrotnie, gdzie skrzydła mi opadały i mówiłam sobie, no dobra, to jak ja sobie właśnie teraz z tym dam radę? Przecież to jest nierealne. No ale wiesz, później oczywiście taki moment przechodzi i w tym momencie najważniejsze są naprawdę przyjaciółki. Ja kiedyś, słuchaj, pamiętam sprzed wielu lat taką sytuację, przyszłam do swoich dwóch przyjaciółek i ja mówię, słuchajcie, ja jestem w totalnym kryzysie. Ja naprawdę czuję, że ja chyba zaraz będę miała depresję. I mówiłam poważnie. I one tak... One się zapytały, co się stało. I ja zaczęłam im to wszystko opowiadać, jednocześnie zadając sobie pytania i na nie odpowiadając. I ja mówię, nie no właściwie to ja już wiem, ja już mam to rozwiązanie. I one się wtedy tak uśmiały, bo powiedziały mi, Asiu, twój kryzys trwał 45 minut. Ale wiesz co, to jest tak ważne, żeby naprzeciwko siebie mieć osobę, która nie tylko siedzi, wiesz, patrzy w telefon albo w sufit, albo zastanawia się nad sobą, tylko naprawdę cię słucha. Przyjaźń i bliskie relacje, to może się komuś wydawać, a już to gdzieś słyszałem, tylko to naprawdę jest gwarancja szczęścia.